Witam na kolejnej lekcji. Przechodzimy dzisiaj do części medycznej elektrostatyki. No to możemy zabawić się teraz z częścią, jak już powiedziałem, medyczną. Jakieś dwie lekcje nam to powinno zająć i potem kolejne działy byśmy mieli skończone. Więc zaczniemy po kolei. No a temat, który tutaj widzicie, transport jonów przez błony biologiczne. Otóż po pierwsze, wiadomo, że tutaj takie wypisałem takie dwa banialuki, jak chyba dla was takie podstawowe rzeczy, ale żeby było pokazać, że o to tutaj tym wszystkim chodzi. Otóż organizmy zbudowane są z komórek, tak, to jest oczywiste. To w nich zachodzą też, wiemy, że procesy życiowe. Teraz każdą komórkę otacza błona komórkowa, która oddziela część wnętrza komórki od jej otoczenia. Ta błona komórkowa tutaj będzie spełniała bardzo ważną rolę w naszym opisie tym transportu. No bo w końcu transport przez błony właśnie biologiczne, czyli błona komórkowa właśnie jest taką błoną. Oczywiście ta błona komórkowa, oddzielając części wewnętrzną komórki od jej otoczenia, powoduje to, że skład chemiczny wnętrza komórki i otoczenia może się różnić. Może się różnić, tak. No a przy okazji jeszcze to jest istotne, bo w końcu komórki nerwowe odgrywają bardzo ważną rolę, wręcz kluczową rolę i najistotniejszą w przesyłaniu impulsów nerwowych, czy też impulsów, byśmy nazwali to elektrycznych, tak? No dobrze. Teraz przejdźmy do takiego hasła jak potencjał błony komórkowej. Na pewno z biologii słyszeliście o tym. Zacznijmy od jednej rzeczy. Otóż ta cytoplazma, która znajduje się w komórce, oraz płyn pozakomórkowy są elektrycznie obojętne. Jak najbardziej. Oczywiście zawierają one jony dodatnie i jony ujemne. Sodu, potasu, jony dodatnie, czy tak? Chlor, czy jony ujemne. Ale ich liczba jonów ujemnych, dodatnich, wnętrzno komórki na zewnątrz jest taka sama, łączna, więc jest elektrycznie obojętne. Ale stężenia są różne. Więc popatrzmy, jakie to jest stężenie. Na+, wewnątrz komórki niskie stężenie, na zewnątrz komórki wysokie. Z kolei K+, we wnętrzu wysokie, w otoczeniu niskie. Cl-, wnętrze niskie, otoczenie wysokie, i aniony związków organicznych we wnętrzu z kolei wysokie, a w otoczeniu niskie. Czyli jak widzicie, takie to się jak gdyby sumuje. Wysokie, niskie na zewnątrz, minus, tak, wysokie, niskie na zewnątrz. Czyli ile jest plusów, to tyle tak naprawdę jest minusów. Ile jest tego, gdybym chciał tutaj jakimś może sobie jakimś kolorem zaznaczyć. O. Ile jest plusów, tyle samo musi być, ile jest zielonego, tyle samo musi być na przykład jakiegoś czerwonego, tak? Dlatego całość jest elektrycznie obojętna, ale mimo że jest elektrycznie obojętna, to nie oznacza, że nie ma tam żadnego napięcia. Otóż mimo że wnętrze komórki i otoczenie są elektrycznie obojętne, to pomiędzy częścią wewnętrzną a zewnętrzną komórkę, dokładnie pomiędzy takiej pomiędzy bardzo cienkiej warstwy, pomiędzy cienką warstwą, to jest pod błoną a poza błoną komórkową, mamy napięcie elektryczne, mamy różnicę potencjałów elektrycznych. Tak? Dlaczego tak się dzieje? Otóż przy samej błonie komórkowej wewnątrz i na zewnątrz niej gromadzą się jony. Wewnątrz są to jony ujemne, na zewnątrz jony dodatnie. Tutaj taki sobie bardzo prosty rysunek, który to symbolizuje. Wnętrze komórki. Przy błonie komórkowej od wewnętrznej strony mamy minus, ale to, że tutaj jest minus, całość jest elektrycznie obojętna, czyli w środku gdzieś tam musi być wtedy ładunek, oczywiście dodatni. Całość jest, powtarzam, elektrycznie obojętna. Z kolei, jeżeli przy błonie na zewnątrz jest plus, to poza tam dalej gdzieś musi być na minus, jasne? Powtarzam, jest elektrycznie obojętna. Czyli mamy jakiś potencjał ujemny wewnątrz komórki przy błonie komórkowej, rzecz jasna, i potencjał dodatni na zewnątrz komórki. Czyli mamy, jak już powiedziałem, to jest napięcie elektryczne, bo mamy różnicę potencjałów.
Potencjał dodatni, potencjał ujemny, jest różnica. Ta różnica to jest około 70 mV. Ale uwaga, żeby było jasne, w biologii ta różnica na potencjałów to napięcie elektryczne, czyli ta różnica potencjałów nie nazywana jest różnicą. Nazywana jest po prostu potencjałem błony komórkowej. Potencjał błony komórkowej lub też krócej nazywają to potencjałem błonowym. Po prostu. Biolodzy się tam nie bawią w niuanse tak teoretyczne, jakieś definicyjne, napięcie, potencjał, po prostu. Potencjał błony komórkowej. Z punktu widzenia fizycznego to jest błędne określenie, tak, ale nie ma co ukrywać, biolodzy sobie skrócili życie. No każdy przedmiot, każda grupa gdyby taka zawodowa ma swój własny gdyby slang, swoje własne określenia, no i tym się posługuje. To po właśnie, to jest jeden z przykładów. Potencjał błony komórkowy to tak naprawdę napięcie elektryczne, tak naprawdę to jest różnica potencjałów. Ale od teraz będę nazywał to potencjałem błony komórkowej. Tak, no i powiedziałem, to jest około 70 mV. Stężenie wewnątrz komórki sodu jest niskie, sodu Na+, tak samo niskie jest stężenie Cl, zaraz Cl, Cl, co to jest Cl? Wyleciało mi zaraz z głowy, no gniech to, no. To jest tak, Cl, o rety, chemia straszna, zaraz robię, będziecie zaraz do mnie chlor, o rety, no. Stężenie chloru niskie, tak? A oczywiście na zewnątrz jest wtedy wysokie. A wewnątrz komórki stężenie jonów wapnia jest wysokie i związków organicznych, tak? Aniony w związków organicznych to jest stężenie wysokie. Tak, a propos, jeszcze wspomnieliśmy o potencjale błony komórkowej. Tak naprawdę jest to napięcie między częścią wewnętrzną komórki a zewnętrzną błony komórkowej, ale biolodzy nazywają to polaryzacją błony komórkowej, że to niby polaryzacja, tak? Taka polaryzacja błony w stanie spoczynku jest około wynosi około 70 mV, czyli 700 V. To nie jest duże napięcie, ale jak na pojedynczą komórkę, całkiem niemałe. Przyznacie chyba, co? No właśnie, jeżeli taka komórka jest w stanie spoczynku, to taki potencjał nazywamy potencjałem spoczynkowym, rzecz jasna, no bo tam się nic nie dzieje. Oczywiście jest pewien transport jonów między otoczeniem a wnętrzem komórki, tak? Do tego celu służą oczywiście pewne kanały, zwane kanałami jonowymi, no i pompy sodowo-potasowe, tak? Ale przejdźmy najpierw do tak zwanego transportu biernego, czyli do czegoś, co wykorzystujemy poprzez kanały jonowe. Transport bierny, czyli jak się domyślamy, bez dodatkowej ingerencji z zewnątrz. Otóż, czym są kanały jonowe? No jeżeli takie przejście między wnętrzem komórki cytoplazmą, a środowiskiem, tutaj napisane środowiskiem zewnętrznym. W niepobudzonej komórce znaczna większość kanałów jonowych jest zamknięta, znaczna większość, ale nieliczne kanały jednak są otwarte, pozwalają one przejść jonom tak, ze środka, na przykład jonów potasu, czy z jonów sodu z zewnątrz do środka. Co jest przyczyną tego przejścia? Przyczyną jest oczywiście różnica stężeń. Wiadomo, że jesteście biologami, wiecie, że tutaj związki próbują wyrównać swoje stężenia, mimo że ładunek na zewnątrz jest inny niż w środku przy błonie komórkowej, ale stężenia robią swoje, więc, że tak się wyrażę, więc potas przenika przez wolne tak, kanały jonowe na zewnątrz, a jony sodu do środka. Tak. To oczywiście jeżeli tak się dzieje, no pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że oddziaływanie elektrostatyczne, przypominam, że w otoczeniu komórki na zewnątrz, jak pamiętacie, rysowaliśmy jest plus, a wewnątrz komórki, czyli tutaj jest, tu jest plus, jak widzicie, to jest zewnętrzna część komórki, a wewnątrz jest minus, to oznacza, że jeżeli chodzi o jony sodu, to one są przepychane z zewnętrznej części komórki z zewnątrz komórki do środka i poprzez różnicę stężeń, ale przy okazji jeszcze jest różnica potencjałów.
Tak, czy jest plus, to jest minus, więc ten jony tym chętniej przychodzą do cytoplazmy, do wnętrza komórki. Jony potasu tylko przenikają z powodu różnicy stęże. Ale z kolei elektrostatyka, ładunki plus, minus, tak, hamują ten proces. Tak. Więc to taka różnica. Czyli jony potasu przechodzą z powodu różnicy stężeń i różnicy potencjałów, proszę, jony sodu, a jony potasu tylko z powodu różnicy stężeń, bo różnica potencjałów przeszkadza w przepływie. Tak? To jest tak zwany transport bierny, ale jak widzicie, no, jak się spodziewamy, że jony sodu przenika więcej, potasów mniej, to po jakimś czasie równowaga zostaje zaburzona. Do tego celu potrzebny będzie nam pompa sodowo-potasowa, czyli coś takiego, czyli tak zwany transport aktywny. Dlaczego aktywny? Bo do przeniesienia jonów potrzeba dodatkowa energia z zewnątrz, no bo samoczynnie by to się nie wyrównało, nie ma co ukrywać. Tym czymś, co pozwala na przepływie z powrotem jakby jonów, żeby potencjał się wyrównał, to jest tak zwane pewnego typu białka adenozynotrójfosforan. Tak się to nazywa. Lepiej tego nie będę powtarzał. Tutaj mam tutaj jako ATP w skrócie. Tak, ATP, taki inny rysunek jeszcze, pompa sodowo-potasowa. ATP pomaga, czyli te białka pomagają w transporcie energii, tak? Więc to jest dosyć. A to jest to. Tu jesteśmy. Dobrze. Dzięki tym białkom, dzięki pompie, pompa jak gdyby przepycha, ona już na siłę przepycha jony sodu z powrotem na zewnątrz, a jony potasu do środka, tak? Tutaj no widzicie, tak? Jony sody są tutaj taki potas na niebiesko, a sód, to jaki to kolor? Taki zielony, dziwny kolor, taki żółtawo-zielonkawy. Potas na zewnątrz, a sód do środka. Tak? Potas tu, sód na zewnątrz. Zresztą to jest mój film, a jeszcze Wam udostępnię jeden film, który mam tutaj. Mechanizm sam działania pompy sodowo-potasowej. To taki film jest, ale nie będę go puszczał teraz, bo dam Wam odnośnik do tego filmu, żebyście mogli też go sobie obejrzeć. No, to jest film po polsku, więc. Ale po angielsku też nie byłoby problem. W naszym przypadku, mam nadzieję. Tak. No i w tym momencie te potencjały się mogą wyrównać. No, bo gdyby nie było co ukrywać, gdyby tylko było przejść, gdyby tylko istniały kanały, tak, to okazałoby się, że w cytoplazmie, czyli wewnątrz komórki, byśmy mieli więcej jonów sodowych niż potasowych. Tak? Prowadziłoby to do zaniku potencjału błonowego i komórka nerwowa przestałaby pełnić swoją funkcję. A tego jednak byśmy nie chcieli. Nie byłoby przesyłania impulsów nerwowych. Tak? Więc dlatego jest potrzebna pompa sodowo-potasowa. Tak. A teraz, czym są tak naprawdę impulsy nerwowe w układzie nerwowym? To jest nic innego jak zmiany potencjału błony komórkowej. Tak? Ten błon, potencjał się zmienia. I teraz, jeżeli właśnie, tak naprawdę do tej pory opisaliśmy potencjał spoczynkowy, tak? Wspominałem o tym. Czyli tak naprawdę to, co teraz opisałem, to jest taki stan komórki w spoczynku. Nic się nie dzieje. Tak? Teraz co się stanie? A, czyli jeszcze jak nic się nie dzieje, czyli te piony sobie przypływają, co jakiś czas odpala się pompa sodowo-potasowa, która wyrównuje te stężenia, jak powinno być, i wszystko jest w porządku. Teraz co się dzieje, gdy mamy do czynienia z jakimś impulsem nerwowym? Już powiedziałem, to polega na zmianie potencjału błony komórkowej, czyli nie te 70 mV, tylko to się zmienia. Te zmiany nazywamy potencjałem czynnościowym. Spoczynkowy, czyli nic się nie dzieje, potencjał, czyli teraz potencjał czynnościowy. Najpierw musi nastąpić tak zwana depolaryzacja błony komórkowej. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że w pobudzonej błonie komórkowej w pewnym momencie otwiera się więcej kanałów sodowych niż do tej pory były otwarte. Bo do tej pory było ich niewiele otwartych, tych kanałów. Tak? Otwarcie tych kanałów powoduje lokalny napływ jonów sodu do wnętrza komórki. Tak? Wtedy się pojawia nadmiar ładunków dodatnich w środku. Powoduje wzrost potencjału komórkowego w porównaniu z tym, co jest na zewnątrz. Tak? Ta zmiana potencjału powoduje w jednym miejscu, że powoduje, że się otwierają kanały sodowe, znajdujące się z kolei gdzieś tam obok. O, tutaj zmniejszyło mi się. Nie ma. Niechcący kliknąłem, a to jednocześnie zmniejsza od razu.
W ten sposób, jak otwierają się kolejne kanały sądowe obok, otwierają się następne, coraz dalej, tak? Wzdłuż układu nerwowego, do czego to się wszystko dzieje. Oczywiście chcemy, żeby po przesłaniu impulsu nerwowego komórka nerwowa wróciła do stanu niepobudzonego, więc w tym momencie jest potrzebna repolaryzacja. I zachodzi ona w dwóch etapach. Etap pierwszy polega na tym, że tutaj nie mam żadnego takiego rysunku, więc to nie to. Etap pierwszy polega na tym, że po gwałtownym wniknięciu jonów sodu do wnętrza komórki otwierają się kanały z kolei potasowe, a no po to, żeby wyrzucić jak gdyby potas na zewnątrz, chodzi o to, żeby wyrównać potencjały. Tak? Wyrównają się potencjały, a w drugim etapie włącza się pompa sodowo-potasowa, która właśnie jony potasu wrzuca z powrotem do środka, a jony tak, sodu na zewnątrz wyrzuca. Tak, żeby to wyrównać również stężenia. Czyli pierwszy etap repolaryzacji polega na wyrównaniu potencjałów, drugi etap polega na wyrównaniu stężeń dzięki pompie sodowo-potasowej. Tak, czyli tak to by w tym momencie działało. I jeszcze jedna sprawa, tutaj widzieliście, już w pokoju niechcący pokazywałem. O to tutaj chodzi z tak zwaną osłonką mielinową. Chodzi o to, żeby pamiętajmy o jednej rzeczy. Ten impuls, o którym tutaj wspominam, o którym tutaj opowiadamy, dotyczyłby całej komórki nerwowej, czyli dookoła. Ale my chcemy, żeby impuls nerwowy był skoncentrowany w jedną stronę, żeby nie rozchodził we wszystkich kierunkach. Tak? Czyli po pierwsze, ta słonka jest tak zwanym izolatorem elektrycznym. Dzięki temu ten ładunek nie rozchodzi się w poprzek komórki. Otacza tylko te miejsca, gdzie nie chcemy, czy my właśnie będziemy nie chcemy, gdzie ten ładunek nie ma przepłynąć, gdzie ten impuls nie ma nerwowy się rozchodzić. Tak? Impuls ma się rozchodzić tylko wzdłuż układu nerwowego. Tak? Tu jakieś aksony, to, tak? Czyli neuryty, no i osłonka mielinowa. Tak? Tutaj jest narysowana w środku osłonka mielinowa. Gdy impuls rozchodzi się wzdłuż takiej komórki nerwowej, jony sodu mogą tylko wnikać do komórki przez te kanały sodowe, które nie są przykryte osłonką mielinową. Tak? Więc może tylko przenikać wzdłuż samego neurytu. Tak? I dzięki temu też przy okazji te impulsy nerwowe są przesyłane o wiele szybciej, niż gdyby tej osłonki nie było, bo ten sygnał rozchodził się w wszystkich kierunkach. Tak? A tak, strzał jest w jedną stronę, konkretny strzał, tak? I teraz, jaka jest prędkość takiego przesyłania sygnału? Ta prędkość to jest około, potrafi być do około 100, ponad 100, 120 metrów na sekundę, czyli to jest szybciej niż prędkość, nie, przepraszam, przesyłam, to około 1 trzeciej prędkości dźwięku, tak? 1 trzecia prędkości dźwięku, to jest bardzo szybko, jak na organizm ludzki. No dobrze. To taki wstęp, to jest taka pierwsza. No, tylko 13 minut nam to zajęło, więc oczywiście zaraz będzie, nagram sobie osobną lekcję na drugą, żebyście mieli tak, następną lekcję. Więc.